tutaj widzimy, że sport rekreacyjny będzie podążał ku zdrowiu. Czyli jeżeli chcemy zachować zdrową, silną sylwetkę, nie musimy tego robić na poziomie wyczynowym. Możemy to robić naprawdę kilka razy w tygodniu. Do tego jeszcze możemy dołożyć inne aktywności. Nie musi być to tylko trening siłowy. Może być do tego yoga, gdzie pomogą nasze mięśnie, żeby były bardziej gibkie. Może być oczywiście to basen, który też gdzieś tam naszą bazę tlenową wyrobi, żeby serce lepiej pracowało, żeby nie było gdzieś tych przerostów, bo mięsień, serce też jest mięśnie, więc też się rozrasta od treningu na masę mięśniową, tak? Czyli tutaj trzeba na pewno to rozgraniczyć. No i w kontekście samego budowania sylwetki wyczynowego. Jeżeli chodzi o same działania kliniczne, bardzo rzadko są podejmowane przez kulturystów. Może teraz troszeczkę to się zmienia, ale aczkolwiek zmienia się to tylko dlatego, że coraz więcej problemów ich dopada, tak? Pomijając już cały ten fakt, jakie substancje stosują, żeby tam jak najszybciej osiągnąć swój wynik, no to problemy z jelitami i są bardzo częste. Rozszczelnianie jelit na poziomie wyczynowym jest bardzo duże, do tego dochodzą właśnie stosowanie tych różnych substancji. Teraz wyobraźmy sobie w momencie, kiedy mamy sportowca, który bardzo intensywnie trenuje, systematycznie treningiem rozszczelnia jelito. To jest normalne i jelito nie ma kiedy się zregenerować, do tego nie ma odpowiedniej diety i zawartości tłuszczu, która gdzieś tam to mogłoby zrekompensować te straty. Do tego dochodzą jeszcze środki dopingowe i kolejny trening, zanim się zregenerujemy. No i to powoduje coraz większe rozszczelnianie tego jelita i wszystkie rzeczy, które konsumujemy, mają dużo mniejszą biowchłanialność, czyli wchłaniamy dużo mniej, wydalamy dużo więcej, czyli tak naprawdę z 3000 spożywanych kalorii tak naprawdę wchłaniamy 1000, a moglibyśmy znacznie, znacznie więcej. Więc tutaj należy sobie odpowiedzieć, czy robimy coś dla wyniku, czy dla zdrowia, tak? I w momencie, kiedy jeszcze dochodzą do tego zwykłe suplementy, już nawet nie mówię o dopingu, no to tak samo, bierzemy kreatynę, mamy nieszczelne jelito, to tylko pogarszamy naszą sprawę. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie substancje, które nie powinny się przedostać do krwiobiegu, dostają się tam, łączą się z innymi jakimiś substancjami i niszczą się stawy, my się szybciej starzejemy. To są objawy, które gdzieś tam wydaje nam się, że jest normalne, bo tak naprawdę każdemu kiedyś będą wypadać włosy, każdemu się pojawią zmarszczki na twarzy, ale w momencie, kiedy my będziemy robić to nadmiernie, będzie to dużo szybciej, tak? Czyli tutaj musimy na to zwrócić uwagę. No i tak jak powiedziałem, sport wyczynowy, w szczególności w budowaniu sylwetki, jest parę takich czołowych sportów, gdzie właśnie ten doping jest na wysokim poziomie, tylko o tym się tak nie mówi. Jeżeli chodzi o budowanie sylwetki, no to tutaj wszyscy o tym wiedzą, że po prostu to się stosuje, dlatego te badania gdzieś, te kontrole antydopingowe w kulturystyce są bardzo pobieżnie robione i gdzieś tam bardzo. Dlatego też między innymi IFBB nie potrafi się dogadać z Komitetem Olimpijskim, żeby właśnie ta dyscyplina była na Igrzyskach Olimpijskich, z racji tego właśnie, że jest powszechnie wiadome, że gdzieś tam jest stosowany ten doping. No i tutaj co za tym idzie, tak? W szczególności u kobiet, problemy hormonalne, kiedy gdzieś tam próbują startować, te odwadnianie, te wszystkie. Ten niski poziom tkanki tłuszczowej w szczególności powoduje, że hormony są zaburzone, tarczyca źle pracuje. No i później takie osoby kończą karierę, robią się bardziej otyłe, ten metabolizm zwalnia. No i wtedy gdzie trafiają? Do dietetyka klinicznego, który ma im pomóc, tak? No i później zadają sobie pytanie, czy warto było, tak? Dla jednego, dwóch, trzech startów tak ryzykować. No bo to jest zależne indywidualnie od tego, jakie środki stosowaliśmy, od tego, jak szybko tak naprawdę zakończymy tą karierę. No i tu już mówiłem o przeroście serca i tutaj też trzeba uważać, żeby po prostu ta równowaga
w treningu też była odpowiednia, czyli nie tylko ciężar, ale gdzieś ten trening tlenowy, nawet w kierunku takim prozdrowotnym, jak najbardziej jest wskazany, bo dużo kulturystów odrzuca trening aerobowy, bo jest niepotrzebny, bo tak naprawdę rozwijają się komórki mięśniowe nie takie, które powinny, i zależy im bardziej na tych właśnie włóknach czerwonych, czyli tych takich, które są dużo większe, szybko kurczliwe. Tak? Odwadnianie na okres statowy też jest niebezpiecznym aspektem. Nadmierna suplementacja do tego dochodzi, w szczególności przy nieszczelnych jelitach powoduje, jeszcze mówię o tej suplementacji prosportowej, tak? Czyli tutaj jakieś aminokwasy rozgałęzione, czy kreatyna, czy jakieś betaalaniny, czy inne substancje tego typu, które właśnie powodują, że nie jest to tak chłaniane, jak powinno. I oczywiście brak działań klinicznych też powoduje, że tak naprawdę kiedy kilka sezonów, rok, dwa, trzy, niektórzy dają radę więcej i po prostu kończą karierę, tak? Czyli tutaj można sobie zadać pytanie, czy na dzień dzisiejszy umięśniona sylwetka to zdrowe ciało, tak? Zdrowe ciało mam na myśli i ciało, i ducha, tak? Czyli na pewno nie jest to z myślą kalokagati, gdzie rozwijamy ducha. Nieraz byłem świadkiem, gdzie kulturysta się przebierał, znaczy, no to była sytuacja konkretna, kulturysta się przebiera w szatni, zapomniał odżywki, którą miał zjeść po treningu, no i po prostu tak go zaczął rozrywać, że zaczął rzucać torbą i uderzać pięścią w szatkę. Oczywiście to było gdzieś tam pewnie spowodowane tym, że jakieś tam środki brał i bardzo mocno go to zdenerwowało, ale to na pewno nie podążało w kierunku zdrowia, tak? Czyli miał w głowie tylko to, że mięsień coraz większy, coraz większa siła, tak? I trening w głowie, ale tak naprawdę trzeba znaleźć tą równowagę, czyli to, że podnoszę duży ciężar, to nie jest wszystko, tak? Czyli trzeba gdzieś też zachować tą psychiczną równowagę. No i przechodzimy już tutaj do tych działań antropometrycznych i zastosowania w sporcie. Tutaj czym jest antropometryka? To jest nic innego jak właśnie pomiary porównujące części ciała, długości kości, objętości czaszki, głowy, proporcji ciała, również oczywiście waga, rozstaw oczu, określanie pigmentacji oczu, włosów, skóry. Czyli tutaj na pewno o jakby takich specjalistycznych pomiarach jesteśmy w stanie stwierdzić, kto ma jaką budowę, tak? Czyli ten się bardziej nadaje do sprintów, bo widać, że jego mięśnie właśnie są bardzo szybko, bardziej szybko kurczliwe, tak? Czyli to też oczywiście nie tylko wychodzi po samych pomiarach, bo też gdzieś tam na przestrzeni treningu jakiegoś tam miesiąca, dwóch miesięcy jesteśmy też w stanie stwierdzić, czy ktoś ma bardziej predyspozycję do sportów wytrzymałościowych czy szybkościowych, tak? Tutaj jest taki główny podział tych sportów. No ale tutaj na przykład mamy dwa takie fajne przykłady, choćby z tych igrzysk olimpijskich w Rio teraz, Phelps i Bolt, tak? Czyli mamy dwie różne dyscypliny, bo pływanie i sprint. Jeżeli chodzi o samego Phelpsa, ma on prawdopodobnie, tak wyczytałem, że ma na idealne proporcje do tego, żeby być pływakiem. Ma bardzo długie kończyny, wąskie biodra, czyli to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby szybko się przemieszczać w wodzie, do tego podobno jego pojemność płuc jest dużo większa, czyli tu do tego dochodzi genetyka, tak? I w momencie, kiedy osoba stworzona genetycznie do jakiejś dyscypliny zacznie grać w miarę wcześnie ten sport, tak naprawdę no, nie ma na niego już później siły, tak, żeby gdzieś go tam przebić. To są idealne przykłady. Jeżeli chodzi o samego Bolta, on przełamał stereotyp idealnego sprintera, ponieważ idealni sprinterzy nie byli tacy wysocy jak on, byli bardziej umięśnieni. On zaś ma te długie bardzo kończyny, więc widzimy tą różnicę, tak? Gdzieś, jeżeli chodzi o samego Bolta, genetycznie jest nastawiony na to, że biega bardzo szybko, ponieważ mają, oczywiście, jeżeli by zrobić badania, teraz już są takie badania, które to mogą stwierdzić, i czytałem badania, z których wynika, że Jamajczycy mają po prostu gen odpowiedzialny za to, że tak szybko biegają, czyli gdzieś już właśnie jest to uwarunkowane genetycznie, ten ich szybki bieg, czyli widzimy,
że to, że on jest wysoki, to wcale mu nie przeszkadza w tym, że może robić takie wyniki. I co jeszcze, jeżeli chodzi o samą antropometrykę? Antropometryka powinna być wyznacznikiem do tego, jak powinniśmy wykonywać dane ćwiczenie. Tak? Nie dla każdego powinno ono wyglądać tak samo, dlatego bardzo często widzę taki podstawowy błąd trenerów, gdzie właśnie ktoś sobie wykonuje dane ćwiczenie i podchodzi trener i mówi: nie, słuchaj, zrób to tak i tak, zrobisz to źle. A za 3 dni przychodzi inny trener i mówi: nie, słuchaj, zrób to tak, to będziesz miał lepszy progres, nie? No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, który z trenerów miał rację, tak? I tutaj na pewno możliwe, że mieli obydwoje, tak? Tylko trzeba to wiedzieć, że po prostu nie ma jednej drogi do tego, żeby osiągnąć cel, czyli możemy jedno ćwiczenie wykonywać na kilka sposobów, ale najważniejsze jest to, żebyśmy my czuli dane mięsień, tak? Czyli to jest najważniejsze w budowaniu sylwetki. Gdy wykonujemy ćwiczenie, musimy się przede wszystkim skupić. Widziałem też badania, które właśnie były nad tym EEG, czyli gdzieś tam podłączone właśnie impulsy elektryczne z mózgu szły. W momencie, kiedy my skupialiśmy się na wykonywaniu danego ćwiczenia, napięcie mięśnia było dużo wyższe i nasz mózg wtedy też bardziej pracował, a jeżeli zajmowaliśmy się czymś innym i wykonywaliśmy tak samo to ćwiczenie, napięcie mięśnia było dużo, dużo mniejsze, czyli przede wszystkim koncentracja na wykonywanym ćwiczeniu powoduje dużo lepszy progres, tak? Druga kwestia jest taka, że musimy czuć dany mięsień, a żeby go czuć, to musimy dobrać technikę jego wykonywania pod siebie. Czyli jeżeli widzimy jakiegoś kulturystę, który wykonuje jakieś ćwiczenie, no i widzimy, był bardzo dobrze rozbudowany, ale to nie znaczy, że my musimy wykonywać to ćwiczenie tak jak on. On ma dużo większe jakby poczucie z własnego ciała. On już wie, że tak ten mięsień czuje najbardziej, więc tak naprawdę praktyka uczyni to, że my też będziemy mogli znaleźć tą swoją idealną technikę. Bardzo możliwe, że będzie bardzo podobna do tego, jak wykonywał ten dany kulturysta, ale niekoniecznie musi tak być, tak? Widziałem naprawdę, zakładam, 4 różnych kulturystów, którzy jedno ćwiczenie wykonywali troszeczkę inaczej. Inny kąt stawie łokciowym, inny troszeczkę trajektoria ruchu, więc naprawdę różnice czasem są niewielkie, ale jednak często są. I nie ma czegoś takiego, że jedna technika dla wszystkich. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to wszystko wynika z tej naturalnej selekcji sportowej, czyli tak naprawdę nasze predyspozycje, jakim się urodzimy, czy tak jak taki ogólny podział ektomorfik, endomezomorfik, czyli ektomorfik ten, który ma predyspozycję do tego, żeby nie nabierać tkanki tłuszczowej, tej podskórnej, jest wysoki przede wszystkim. Endomorfik to ten, który właśnie nabiera zdecydowanie dużo więcej tej tkanki tłuszczowej, no i mezomorfik, który nie ma gdzieś tam problemu z budowaniem tkanki mięśniowej. I w zależności od tego, jaką kombinacją jesteśmy, takie właśnie predyspozycje mamy do danego sportu, tak? Czyli jeżeli mielibyśmy tutaj selekcjonować według idealnego mezomorfika, no to on się idealnie nadaje dla kulturysty, tak? Kulturystę, ale ektomorfik zaś na maratończyka, a endomorfik świetnie by się nadawał na jakiegoś gracza rugby, tak? Bo musi być większy i troszeczkę tej masywności na pewno więcej. Albo na jakiegoś ciężarowca, tak? Też widzieliśmy, że ciężarowcy mają tą budowę taką bardziej endomorficzną. Oczywiście są też, najczęściej jest tak, że jesteśmy jakąś mieszanką typu budowy. No i na przykład taka mieszanka mezomorfika z ektomorfikiem może spowodować, że rzeźba, czyli separacja tych mięśni mezomorfika będzie znacznie większa, tak? Ponieważ ektomorfik ma jakby tendencję do tego, żeby tej tkanki tłuszczowej podskórnej nie było, tak? Było jak najmniej. Więc dla mezomorfika tak naprawdę to jest idealna opcja, żeby gdzieś tam łatwiej tą tkankę tłuszczową redukować.